Państwa Orkiestra Dęta Satara. Brawo! A ja bardzo serdecznie witam wśród gości posła na Sejm, pana Zbigniewa Biernata. Witam gorąco księdza proboszcza, księdza Jacka Wieczorka. Proszę Państwa, są z nami też przedstawiciele starostwa powiatowego. Starostwo powiatowe jest partnerem dzisiejszego biegu. Jest pani Iwona Giwas, wiceprzewodnicząca. Jest z nami pan Adam Merta, również wiceprzewodniczący, a państwo doskonale znany jako lekarz. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam również przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Stanisława Orlickiego. A dzisiejszy bieg oczywiście honorowo wystartuje burmistrz Zatora, pan Mariusz Maku, którego bardzo serdecznie witam wraz z małżonką. No i jest z nami główny organizator tego biegu, pani Urszula Dąbrowska, sołtys wsi. To super! Thank you.
Dobrze, biegniemy. No biegnę. Najlepszego. To Wojtyło i Szymon Wojtyło. Wszyscy, tak? Czyli pierwsze okrążenie mamy za sobą. No, a czy no bo robimy to taki portal internetowy? Brawo, brawo! Brawo, brawo! Brawo. 89 jest to Paweł Kosek Tychy i jest to drugie miejsce. 78 kończy. Paweł Wójcik, brawo! Trzecie miejsce. 27 również też kończy, czyli... Marcin Sznatka. Super. Również koniec, brawo. To się idzie ze sobą. Chodź, i bieg również kończy. Jacek Seweryn. I z numerem 66 kończy Dominik Jarco i 75 Mariusz Dziedzin z Łazy. Grażyna Kowina-Świderek, Bukowno. Jeszcze jedno kółeczko, tak. Jarosław Knof, Prokobruda Śląska, również zakończył bieg. Grzegorz Basta, kończy bieg. Hełmek. Witold Urbaniak, Czechowiczce, kończy bieg. 58, Marek Grzyb. Wiesław Wójcik Rudze również kończy bieg. I pierwsza kobieta, Aleksandra Jachińczyk-Szanów, brawo. Kornel Mach, Niepołomice. Jakub Kalinowski, Bukowno. Patrycja Włodarczyk, Jaworzno, dobrze. I ma drugie miejsce. Marek Przywoźnik, Brzeszcze. Państwo mają jeszcze jedno kółeczko. 71. Marcin Pietu, Kraków. Rafał Kasprzyk, Nawojowa Góra.
Iwona Orłowska. Jeszcze jedno kółeczko, a skończył Paweł Włoch z Krakowa. Grzegorz Noworyta, brawo. Ania Głuch, jeszcze jedno, tak? Skończył bieg Michał Kołodziejczyk. Bogusław Opryszek z Krakowa. Bardzo proszę, zostawcie miejsce. Pogotowie szybciutko jest potrzebne, tak? Kończykę Magdalena Białowczyk. Marek Maciejewski. Bardzo prosimy, uważajcie. Stefan Cichora. Szymon Nikiel. Marek Figiel z Krakowa. Kamil Twaruk. Bardzo prosimy, zabierzcie Państwo dzieci dobrze, żeby nie biegały na jezdnię. Maciej Wieczorek. Maciej Kubasiak z Wadowic. Bogdan Gaweł z Zaborze. Tak. Karolina Piecuk z numerem 70. Agata Matejczuk, Różyca i również Karolina. Brawo. Sabina Szejbel, Ruda Śląska. Jakub Piekza, Przeciszu. Zbigniew Galos, Łaza. Kisiała, Kraków. Lucz de Paula, Italia. Piotr Fice, Jordanów. Arkadiusz Wyspał, Gota. Grzegorz Orłowski. Eugeniusz Sznapka. Artur Bąk, Kraków. Stanisław Rogasz, Kraków. Spoko, Maro. I Agnieszka Ołownia. Brawo. Zenon Glanowski. Konrad Plata Rudze. Piotr Herman Wiewsz. Mariusz Gunia. Łukasz Rogowiec, Jordanów.
Na Nowak, Jordanów. Aleksandra Duda, Bukowno. Jacek Kowalówka, Andrychów. Brawo. Dobrze, ale słuchajcie, wszyscy musimy ukończyć pięć. Z pomocą mamy, taty, ale kończymy. Brawo, brawo, proszę Państwa, gromki brawa dla tych najmłodszych zawodników. Pierwsza trójeczka. Brawo, brawo, dobrze. Dobrze. Jeszcze kawałek, słuchajcie, wszystkie panie musicie ukończyć. I jeszcze trzeba tą białą krachę przekroczyć. I jeszcze kawałeczek, i jeszcze. Dobrze. Uwaga, no. Szybciutko. Jeszcze chwila i poznamy zwycięzców. Pierwsza trójka nam się uwolniła. I tak zostanie. Dobrze. Brawo dla panów. Brawo. Oj. Wszystko okej? Uwaga, proszę Państwa, dziewczęta już biegną. Droga, żeby była wolna. Nikt nie przechodzi w tym momencie. Panie, szybciej. Jeszcze kawałeczek macie. Brawo. Jeszcze raz. A to super. Ale tu z boku z piwem. Aha. No ja tak myślałam. Pani premier, pani Beaty Szydło. Dokładnie puchar prezesa Rady Ministrów. Pierwszy miejsce Aleksandra Jakimczyk. Brawo! Proszę panią dyrektor biura o wręczenie pucharu. Trzecie miejsce w kategorii generalnej mężczyzn Paweł Wójcik. Drugie miejsce Paweł Kosek i mamy puchar starosty Oświęcińskiego z Zbigniewa Starca. Powiatowego pana na mamę, poproszę o wręczenie. Jeszcze drugi. I pierwszy miejsce puchar posła na scenie Zbigniewa Biernata, Andrzej Lachowski. Brawo, Andrzej. Brawo! I chwila dla fotografów.